Kiedyś miałem taką sytuację, gdzie pewien pastor z pewnego kościoła do mnie zadzwonił i powiedział, że jest troszeczkę pewna trudna sytuacja w pewnej rodzinie, ponieważ córka nie chce pójść na studia, ponieważ Jakub Kamiński powiedział, że studia są złe. Ja powiedziałem tak, pastorze, no nie wiem ile legend jest w tym, że jak się je rybę, to ma się dobrą pamięć, ale ryb jem nie za dużo, natomiast uważam, że nie mam problemów z pamięcią i niczego takiego nie powiedziałem. On mówi, no ale ona wyraźnie mówi, że ty powiedziałeś. Ja mówię, to upewnijcie się z nią, czy na pewno tak powiedziałem, czy to jest jej interpretacja. Więc wrócili do niej i powiedzieli, słuchaj, no powiedz jeszcze raz, co powiedział Jakub Kamiński. Ona mówi, no on powiedział, że on chciał iść na studia, ale w końcu nie poszedł. Wiecie, interpretacja jest zabójcza. I tak sobie pomyślałem w przerwie, nie dlatego, że ktoś do mnie podszedł i coś powiedział, ale nauczyłem się kilku rzeczy w tej krótkiej mojej przygodzie, że czasami jak się pewnych rzeczy nie dopowie, to może wyjść jakaś błędna interpretacja. I teraz chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałem, z jedną sprawą. W szczególności, jeżeli chodzi o zespół. Umówmy się, w większości kościołów w Polsce, żeby nie powiedzieć we wszystkich, jest problem jest problem z osobami, które są utalentowane muzycznie i nie ma tego komfortu, prawie każdy kościół nie ma tego komfortu, gdzie wiecie, jest nadmiar muzyków, wszyscy są namaszczeni, od 30 lat chodzący z Panem, wszyscy wiedzą co czarne, co białe, co szare i są geniuszami muzycznymi. Mamy z tym kłopot. I nie chciałbym, żebyśmy przez to, co powiedziałem, zrozumieli, że musisz być duchowym rzeźnikiem, żeby teraz wejść na scenę, bo wszyscy się rozwijamy. I wszyscy się uczymy. I jest w tym wszystkim wymiar łaski Bożej, że jednak piorun nas nie strzela. Amen? I chciałem, żebyście nie potraktowali tej historii, którą powiedziałem, że teraz, jeżeli są tu liderzy uwielbienia, to mówią, Boże, ile ludzi mam do wycięcia teraz z zespołu. Od następnej niedzieli sam będę grał. Rozumiecie? Nie idźmy ze skrajności w skrajność. Miejmy w tym cierpliwość. A żeby było śmieszniej, i ktoś powie, sam sobie dołek kopiesz, żeby było śmieszniej, znam historię, gdzie jeden pastor zagrał właśnie w tą stronę, że jednego człowieka, który wszedł do budynku w trakcie próby zespołu, z ulicy, myślał, że wszedł na dyskotekę, a wszedł do kościoła, bo jakaś muzyka dudniła, to była próba zespołu. I wiecie, co się stało? Zrobili sobie eksperyment, bo facet powiedział, że gra na gitarze i go na jedną próbę, tak o, z ulicy gościa wzięli, postawili go za gitarę. Gościu tam dwie piosenki zagrał, podekscytował się, co było i finalnie się nawrócił. A więc rozumiecie, nie budujemy ze skrajności w skrajność, nie jesteśmy tutaj pełni legalizmu. Musimy mieć w tym wszystkim mądrość. Ja natomiast staram się tym, co głoszę i mówię, wyznaczać nam kierunek, do którego chcemy zmierzać. Chcemy iść, budując świadomość, jak poważny jest temat uwielbienia, jak poważny jest temat. Oczywiście, że jeżeli jest w jakimś mieście grupa, w którym jest 6-7 wierzących, najbliższy kościół obok to 120 kilometrów i was jest 6 i macie w sercu, żeby była ta część uwielbienia instrument i jest tam ciocia Kasia, która nawróciła się 2 tygodnie temu i wie jak złapać akord G-dur, C-dur, E-mol. I macie śpiewnik i tam jest piosenka akurat z G-dur, C-dur, E-mol. To dajcie jej tę gitarę. Nic się złego nie wydarzy. Nie ona pobrzdęka na tej gitarze. Wy zaśpiewacie i będzie uczucie jedności wspólnoty. Amen? Więc nie budujemy tu jakichś dziwnych schematów teraz utrudnień, ale mówię, że część uwielbienia muzycznie ma potężną rolę do odegrania i chcemy budować tą świadomość. Amen? Amen. A więc czytaliśmy tutaj te 30 wersetów o tym, jak przyszedł ratunek Pana, ale jednak było znowu ten element uwielbienia lewitów i tego, co się działo. I jest takie stwierdzenie, ono krąży w internecie, wielu ludzi ich używa, w szczególności muzycy pewnie je znają. Kto z was je słyszał, niech powie
Niech podniesie rękę, jeżeli nie, to nie ma się czego wstydzić. Uwielbienie jest moją bronią. To jest takie bardzo charyzmatyczne przemówienie. Uwielbienie jest moją bronią. Śpiewa się o tym piosenki też czasami. Rozumiecie, o co chodzi. I tak jest tak. Uwielbienie jest moją bronią. Ale to, że masz broń, nie oznacza, że jeszcze wiesz, jak nią walczyć. Mogę mieć broń. Kiedyś poszedłem, zaprosili mnie, dali mi prawdziwą broń. Nie jakąś pukawkę, tylko długą broń. Powiem wam, że byłem pod wrażeniem przede wszystkim wagi tej broni. Później nie wiedziałem, jak to się strzela. Później powiedzieli, że jeżeli strzelisz w tej pozycji, w której jesteś teraz, to skończysz w szpitalu. Więc musisz się dobrze ustawić. Musisz się nauczyć. Ktoś ci musi to wytłumaczyć. Więc my też naprawdę musimy nauczyć się uwielbienia. Nauczyć się modlitwy. Nauczyć się, jak walczyć tą bronią, którą Bóg nam dał. Uwielbienie, gdyby, tak wiecie, tak jak mówiłem, ale już wierzę, że w tym nie jesteśmy. Uwielbienie, śpiewamy piosenki. No nie wiem, czy coś wygrasz śpiewaniem piosenek. To śpiewanie piosenek nie jest gwarantem jakiegoś zwycięstwa w rzeczywistości duchowej. Ktoś mówił, że powie, ale wiesz, ja przychodzę na uwielbienie, śpiewam razem z zespołem. Widzisz, no nie chodzi o samo śpiewanie. Chodzi o to, że jak oni zaśpiewali. No ale w Biblii jest napisane, że zaśpiewali i zwyciężyli. No właśnie, ale czy po twoim śpiewie schodzi chwała? Czy kiedy Paweł i Sylas, jak byli w więzieniu, już nie będziemy tego otwierać, jak ktoś chce, to sobie może zanotować, to Dzieje Apostolskie 16, werset od 19 do 39, tam jest cała historia o tym, jak zamknęli ich w więzieniu i co się dzieje, a Paweł odpala w nocy, co? Głośny śpiew, uwielbienie robi sobie w celi. I co się dzieje? Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, które otworzyły drzwi więzień, pospadały łańcuchy. To przecież jest wbrew logice. Co ma trzęsienie ziemi do łańcuchów na twoich rękach? To jedno z drugim się zupełnie nie łączy. Nie ma takiego trzęsienia ziemi, które by zrozerwało łańcuchy. Ty nie jesteś wkopany w ziemię, rozumiesz? Te trzęsienie ziemi nie dotyczy łańcuchów na twoich rękach. A jednak łańcuchy pospadały. Więc teraz było uwielbienie, które zostało tak użyte w rzeczywistości duchowej, że oni wiedzieli, jak operować tą bronią i to uwielbienie wyzwoliło moc Bożą. Skąd to wiem? Pojawiło się trzęsienie ziemi. No powiedz mi, że to nie jest Boża moc. Się wszystko trzęsie chodzi. Ale trzęsienie ziemi, moc Boża, która nie niesie zniszczenia, ale która przynosi wyzwolenie jeńców na wolność. Wow. Trzęsienie ziemi, w którym łańcuchy spadają, drzwi więzień się otwierają, zamki padają, ale nikt nie umiera. A więc to jest wyzwolona Boża moc poprzez uwielbienie, które finalnie, jest napisane, otwiera drzwi wszystkich więzień. Wiesz, co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli ja wiem, niech to będzie, załóżmy hipotetycznie, że ja wiem, jak operować bronią, uwielbieniem, ja mogę przyjść na spotkanie i wraz z zespołem zacząć uwalniać pewne rzeczy w duchu, siekać mocno i wiecie, do czego może dojść? Może dojść do tego, że ludzie, którzy przyszli obciążeni, powiązani czymś, nie wiedzą dlaczego, ale jakiś snajper coś zrobił i w duchu sieknął i te łańcuchy pospadały. Ten człowiek nic nie zrobił, ale on jest beneficjentem tego, że trafił do dobrego miejsca. I widzicie, nie otworzyły się tylko drzwi Pawła w jego celi, otworzyły się wszystkie drzwi w tym więzieniu. Paweł uwielbia, jego cela się otwiera, ale i wszystkie pozostałe. Jest możliwość wejść w taki poziom działania w duchu poprzez modlitwę i uwielbienie, że możemy w taki sposób uwalniać Boże działanie, oczywiście bez Boga nic się nie uda, że wyzwalać Boże działanie, które przynosi wolność do ludzkich żyć. Więc my musimy nauczyć się tego, że ten cytat jest właściwy, że uwielbienie jest bronią. I idąc dalej, chcę jeszcze na sekundę zawrócić. Uwielbiam, bo mam powód. Nie uwielbiam, bo mam powód. Dzisiaj nie czuję się do uwielbienia. Wiesz, dzisiaj nie, dostałem trudny telefon. Wejdziesz na salę, nie znając ludzi i wiesz, kto dostał trudny telefon. Patrząc na ich uwielbienie.
A więc wracając do tego, co jest bardzo ważne i chcę to podkreślić podwójnie. Nie uwielbiam dlatego, że wszystko mi się ułożyło. I nie przestaję uwielbiać, bo się wszystko pokręciło. Moje uwielbienie trwa, bo On jest niezmienny i chcę iść za Nim, aby moje uwielbienie było niezmienne. I teraz brzmi to trochę, jakby ten młody gościu był trochę zarozumiały, bo to trochę brzmi, jakby on nie wiedział, czym jest życie i nie rozumiał, że są trudne sytuacje i nie był nigdy w potrzasku. Okej? Może jest tu kilka osób na tej sali, którzy wiedzą co nieco, co jest w moim życiu, nie tylko w aktualnym sezonie, ale ogólnie. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli myślisz, że jestem osobą, która żyje poza rzeczywistością i nie ma żadnych powodów, dla których by się miała nie martwić, to się nie znamy. I mam wiele powodów do tego, aby nie podnosić swoich rąk. Mam wiele powodów do tego, aby położyć się na ziemi w rozpaczy i powiedzieć, Boże, dlaczego? Ale ludzie, kiedy patrzą na moje uwielbienie, mówią, ten gość jest niezniszczalny. To nieprawda. Im bardziej mnie widzisz, że uwielbiam, tym bardziej jestem pod presją. Przeciwstawiam się. Moje uwielbienie zaprzecza temu, jaka jest sytuacja aktualnie. Uwielbienie nie jest reakcją na sytuację, która jest w moim życiu dotycząca mojego życia na ziemi. Uwielbienie jest zależne od tego, gdzie On jest, a On jest niezmiennie na tronie. A więc to jest ważne, abyśmy rozumieli. I teraz w drugą część, w którą wierzę, że uda mi się skończyć 25-30 minut, daj Panie, bo chcę przejść w drugą część tej drugiej sesji, gdzie przygotowałem, jeżeli pastor Maria powie, że można, 4 pieśni, które tam nasza ekipa ma i po kilkunastu, 10 minutach chciałbym, żebyśmy poszli w uwielbienie przy pieśniach, które puszczę, bo wierzę, że one mają w sobie ten element tego zadziora takiego jakiegoś elementu duchowej bitwy, jakiegoś takiego elementu, że coś się w rzeczywistości duchowej kotłuje. I chciałbym, żebyście przez te pieśni nie tylko ich słuchali, ale się nimi też modlili, a one nie są po polsku celowo. I żebyś, nawet niektóre są nie po angielsku, celowo, ale żebyście spróbowali w duchu spróbować zrozumieć, co się dzieje w danych pieśniach. Trochę tak, jakbym moje randkę z Bogiem przyniósł wam i zapytał, czy też to czujecie. Trochę do tego zajdziemy. I teraz ta druga część dzisiejsza, moja, jest o tym, i mówiłem o tym na ostatniej konferencji Czas Poruszenia, która była tydzień temu. Tydzień temu? To było tydzień temu? Tydzień temu. Czas goni, nie wiem, co się dzieje. Dwa tygodnie temu. Czas Poruszenia. Mieliśmy bardzo cudowny czas i mówiłem o tym. I pytanie, jakie zadałem, jakie reprezentujesz uwielbienie? Dawidowe czy Saulowe? I chciałbym to nawiązać, ponieważ nie miałem możliwości tego mocno rozkręcić, bo czas nas gonił. I chciałbym, żebyśmy skoczyli do pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział. Dla tych, którzy mają Brytyjkę i chcieliby po stronach otworzyć, to jest strona 313. Pierwsza Samuela, 16 rozdział, werset od 14 do 23. Posłuchajcie tego. Od 14 do 23. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, oto duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na ciebie duch zły od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług, rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem. Przyślij do mnie Dawida, syna swego, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka
i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy duch zły, werset 23 jest kluczowy, a gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Mam wrażenie, że obaj wiedzieli, że uwielbienie przynosi wolność, ale jeden umiał tylko z tego brać, a drugi umiał to uwolnić. Ponieważ on brał Dawida, bo wiedział, że jak Dawid gra, to Saul czuje się lepiej. Więc dlatego powiedział do ojca Dawida: słuchaj, synek twój nie wraca. Zostaje ze mną. Nigdzie nie jedzie. Dlaczego? Saul znalazł się w miejscu, w którym wiedział o tym, co można, ale nie wiedział, jak to zrobić. I teraz mamy sytuację, w których ludzie przychodzą na spotkania, w których jest uwielbienie i czują się dosłownie, jakby wychodzili z piekła do nieba. Przychodzą zmęczeni, smutni, pobici, po prostu przygnębieni, okej? Okay? Coś się może... Po prostu jest źle. I przychodzisz do takiego ula jak ten lub przyjedziesz na jakąś inną konferencję, gdzie jest naprawdę uwielbienie, gdzie Duch Święty się porusza i człowiek momentalnie rozwija skrzydła. Jest lepiej. Jest po prostu halleluja. Po prostu odlatuje. Jest czad. Ale konferencja się kończy i jest... I jest powrót dokładnie do tego, z czym przyjechał. I mówi: kiedy następna konferencja? Bo jak zawsze jest konferencja, jest mi lepiej. To jest dokładnie postawa Saula, który nie umie sobie poradzić i mówi tak: ja potrzebuję non-stop Dawida wokoło mojego życia, żeby Dawid rozprawił się ze złym samopoczuciem i z utrapieniem mej duszy, więc będę szukać teraz miejsc, w których ktoś może to dla mnie zrobić. A więc co robił Saul? Ja sobie to wyobrażam. Ja nie sądzę, że Saul walczył w modlitwie, kiedy Dawid grał. Nie sądzę, że Saul podejmował duchową bitwę. Wierzę, że gdybym miał zaprezentować postawę Saula jakąś postawą kościelną podczas uwielbienia, wyglądała ona by tak. Bierna. Nie mam nic do tej postawy, żeby było jasne. Ale chcę coś pokazać. Saul był bierny. On po prostu podstawiał się pod wiatr. I jak mu wachlowali, Dawid grał i śpiewał, przychodziła ulga. Ale nie następowała transformacja. A więc nieważne ile razy Saul by mu grał, za każdym razem, kiedy Dawid przestawał i kiedy Saul zostawał sam, był dokładnie w tym samym miejscu, w którym był 14 koncertów temu. 14 konferencji temu. 14 czasów poruszeń, 14 this is our time, 77 obozów proroczych. Przyjeżdżasz, podczas obozu odlatujesz w kosmos, po obozie bum, znowu w piach głowa i wracasz na kolejny obóz i nie startujesz z pozycji niedzieli wieczór, gdzie skończyłeś po tygodniu, ale zaczynasz drugą konferencję dokładnie z tego miejsca, nie gdzie skończyłeś, ale gdzie zaczynałeś pierwszą. I znowu odlatujesz i frustrujesz się, bo wychodzisz, a nadal się nic nie zmienia. I teraz znam ludzi, którzy przez wiele lat nie połapali się, o co chodzi,
I wiecie, jak sobie nauczyli się radzić z problemami? Robią objazdówkę po wszystkich miejscach, gdzie non-stop się coś dzieje. I nie ma problemu w tym, że odwiedzamy miejsca, w których się Pan porusza, bo ja sam tego jestem częścią. Nawet kiedy nie głoszę, potrafię wsiąść w samolot i polecieć do innego, na inny kontynent, będąc uczestnikiem, kupuję bilet, siadam gdzieś tam z tyłu i sam biorę z tego, co jest, co tam się dzieje. Nie ma z tym problemu. Problem jest, jeżeli to ci tylko zostało. Bo co, jak nam znowu walną lockdown i nie będzie konferencji? I co? Co, jak Dawid by pojechał na urlop? Saul by zwariował. Więc teraz Dawid umie chodzić w tej wolności, ale i umie udzielać to i uwalniać to w atmosferze. Saul wierzy w to, ale nie umie i nie ogarnia. I teraz, na czym polega problem tego modelu Saulowego? Pomijamy tutaj cały ten padł, w którym skończył Saul, czyli odrzucony przez Pana, pycha i tak dalej. Nie do tego nawiązuję. Kiedy mówię o tobie, że być może utożsamiasz się z Saulem trochę, nie chodzi o to, że Pan go odrzucił, nie chodzi, że wzgardzony został i odrzucił powołanie. Nie o tym kontekście mówię. Mówimy tylko o tym jednym elemencie. Tym elemencie uwielbienia. I teraz, wiesz, jaki jest problem tego typu odlatywania i spadania, odlatywania i spadania? Te uwielbienie, kiedy ta... Spróbuję to jak najbardziej prosto, bez wielkiej filozofii opisać tak, jak chłop chłopowi, okej? Tak to nazwijmy. Tak wiecie, przez płot komuś ktoś coś tłumaczy. Tak najprościej, bez tablicy i bez trudnych teologii. Najgłębiej co jest? Duch, dusza czy ciało? Duch jest najgłębiej. Pierwszy mur, najbliżej ducha co jest? Dusza. Drugi mur... ciało. I teraz transformacja będzie polegała na tym, jeżeli się przez te dwa mury przebijemy. I jeżeli te uwielbienie, które jest, dolatuje i dochodzi tylko do twojej duszy. Co jest w twojej duszy? Emocje, myśli, intelekt. Więc co robisz? Zaczyna te uwielbienie wpływać na twoją duszę i przychodzi ukojenie w twoich emocjach i dlatego czujesz się lepiej i to jest prawdziwe, ale to pozostanie do momentu, dopóki ci grają. Bo dusza, jeśli jej nie opanujesz, ona jest non-stop podatna na bodźce zewnętrzne. A bodźce zewnętrzne zarżną duszę. Ponieważ niesprzyjające warunki są wokoło nas. Na ziemi rządzi diabeł. Ciemność jest w powietrzu. Mijamy ludzi, którzy chcą nas zasztyletować w rzeczywistości duchowej. Wróg nas nie trawi. Ludzie, których spotykasz, nieuczciwi. Nie ma w nich prawdy. Nie ma w nich Boga. Wszędzie cię wykończą. I teraz, jeżeli ja wychodzę na ten świat, nie rozumiejąc, jak to działa, nie biorę autorytetu i nie ogarniam tego i nie umiem złapać w ryzy mojej duszy, ona jest jak bezbronna jakiś robaczek na haczyku, który wrzucam do akwarium pełnego szarków, rekinów. Jest po robaku. I teraz, kiedy ja jestem człowiekiem zdanym na to, że nie rozumiem rzeczywistości duchowej i myślę, że uwielbienie dzieje się w duchu, bo jest lepiej, bo płynę, bo cały faluje, żeby nie było, że ktoś faluje, to się teraz źle jest. I ja tak czuję, jak to, o, wiesz, co się dzieje? Ono wpływa na twoją duszę, przez co twoje ciało czuje się teraz dobrze, bo dusza i ciało są bardzo ze sobą powiązane, ale tam nie ma żadnej transformacji. I teraz wiesz, co się dzieje? W momencie, kiedy ci się ta impreza kończy, ty zostajesz podatny na kolejne atrakcje. A wyjść stąd,
rusz na ten świat i cię znowu dojadą. I teraz wychodzisz i nie wiesz czemu, nic się nie zmienia. Mówisz, dobrze, będę pościć następnym razem przez całą konferencję. I odlecisz nawet wyżej. Ale jeśli to uwielbienie nie przedostanie się przez cielesność, przez duszewność do ducha, i już to tłumaczę, nie nastąpi żadna transformacja. List do Hebrajczyków 4:12 mówi tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Brzmi ostro? Jest ostro, na pewno jest ostro. Da się przeciąć wszystko. Teraz przenikające aż do... Nie, to potem jest. Do rozdzielenia najpierw jest. Duszy i ducha. Nie dojdziesz do szpiku, zanim nie rozdzielisz duszy od ducha. Bam. Jak dusza i duch będą dla ciebie jednym wielkim DD, dusza, duch, to samo. Kto tam wie, czy duch, czy dusza, o co chodzi? No to chyba to samo, tam w środku. No nie, to nie jest to samo. Duch to jedno, dusza to drugie. I teraz Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. A więc wyobraź sobie tą ilustrację. Jest dusza i duch sklejone ze sobą, a jest miecz obosieczny, który jest potężnie ostry, go jest w stanie przeniknąć do takiego stopnia, że jak wchodzi, to rozdziela duszę od ducha. I teraz uwaga, co się dzieje następnie. Stawów i szpiku zdolne osądzić myśli serca. A więc dochodzimy do serca, dochodzimy do ducha, dochodzimy do szpiku. I to, co znalazłem, i nie tylko ja to znalazłem, to, że okazuje się, że co jest w szpiku? Mówi się, że w szpiku jest początek twojego DNA. O! O! Coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. Widzieliście kiedyś taki łańcuch na ziemi, gdzie ma 30 metrów i w jednym miejscu na początku zrobisz taki ruch, a ta eska ciągnie się do końca? Wiecie, o czym mówię? I leży łańcuch na ziemi. Weźmiesz, zrobisz taki ruch jak Zorro. A ten wąż goni ten łańcuch do samego końca. I teraz ten początek, gdzie wszystko się zaczyna, gdzie od wszystkiego wychodzi, jest w szpiku. I Słowo Boże jest w stanie tak głęboko wejść i spenetrować i przeciąć, że może wejść aż do samego źródła. Jeżeli tam się dostanie, jak dostanie się do szpiku, transformacja. Transformacja wtedy następuje. Jeżeli dotyka tylko twojej duszy, jeżeli dotyka tylko twoich odczuć, to jesteś jak Saul, któremu Dawid wachluje. Ale Dawid skończy wachlować i rzeczywistość cię dogoni. Ale jeżeli nauczysz się, bo to trzeba się nauczyć, jak się nastawić do tego miecza. Bo ten miecz jest zdolny, ok? Ten miecz może. Jak już wejdzie, to zrobi. No to ja powiem, to ja chcę. No widzisz, to trzeba się udać pod ten miecz. Trzeba się jakoś nastawić. Co to w ogóle jest ten miecz? No okazuje się, że to jest Słowo Boże. I teraz jak ja mówię Słowo Boże, to 90% sali myśli, że tu chodzi o 1350 stron. A pójdźmy troszkę dalej. Ponieważ objawienie świętego Jana 19, werset od 11 do 13 mówi nam tak. I widziałem niebo otwarte. Dam jeszcze chwilę czas tłumaczom, bo nie wiedzieli, że ten werset otwierają.
Objawienie świętego Jana 19, werset od 11 do 13. I widziałem niebo otwarte, oto biały konia, ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy, imię miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi? Słowo Boże. Wow. Wow, 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 wow. A więc Słowo Boże jest ostrzejsze. Czyli Jezus, jak już wchodzi, to wchodzi jak miecz obosieczny, który jest w stanie, jak mu pozwolisz, bo z nim trzeba współpracować, on cię nie przywiąże do łóżka operacyjnego. On jest w stanie tak cię spenetrować, że nie tylko pogłaszcze twoją zmęczoną duszę, ale jest w stanie rozdzielić w tobie duszę od ducha. Wiesz, o co jest w stanie rozdzielić? Coś, co jest złudne od faktów. Bo w duszy jest cała fanaberia. Mi się wydaje, ja czuję. Wiesz, że w większości przypadków, kiedy mówisz czuję, to znaczy, że się mylisz? Czuję jest mylne. Jeżeli czuję, jest powiązane z duszewnością. Czuję, że nikt mnie nie kocha. Czuję, że w tym kościele nie ma miłości. Czuję, że tu wszyscy dbają tylko o swoje. Czuję, że nikt na mnie nie zwraca uwagi. Czuję, że Bóg mnie opuścił. Wszystko fałsz, 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 fałsz. Czujesz, ale czy to, co czujesz, to jest fakt? Widzisz, to, co czujesz, nie oznacza, że jest prawdą. To jest tak ze sobą scalone, że ludzie są pewni, że jak coś czują, to za tym idą. Ale co jeśli dusza nie jest rozdzielona od ducha i ty myślisz, że tak jest, a to jest tylko zmyłka w twoich emocjach? I dlatego wtedy, wróćmy do początku, nie będę uwielbiał, nie czuję. Duch chce uwielbiać, bo duch to ty. Ale dochodzi do duszewnej schizofrenii, gdzie ty, będąc duchem, wsłuchujesz się w to, co mówi dusza i mówisz, ja uważam. To nie jesteś ty, to jest twoja dusza. I zaczyna być twoja duszewność bardziej przez ciebie czytelna niż ty sam jako duch. Ty, prawdziwy ty, odrodzony z Bożego Ducha, ty, duchowa istota, ty nigdy nie powiesz, nie chce mi się iść do kościoła. Ty nigdy nie powiesz, nie chce mi się modlić. Ty nigdy nie powiesz, nie mam ochoty na czytanie Biblii. Ty nigdy nie powiesz, dzisiaj do ofiary nie dam. Wiesz, kto ci tak krzyczy? Twoja duszewność, twój intelekt, twoja cielesność. To ci dyktuje warunek. I ty nie wiesz, że to nie ty. I wierzysz i myślisz, że to ty. I dlatego tak ludzie są pomieszani, bo oni wciąż mówią, ale to co to, jak, oj, nie, 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 to nie ty. To nie jesteś ty. To twoja nieprzemieniona, stara natura. Musisz to rozłączyć i wydać temu wojnę. Po co o tym mówię? Nie zgubiłem się, nie zmieniłem tematu. Jesteśmy w uwielbieniu. Bo jeżeli umiesz to rozłączyć, twoje uwielbienie jest niezmienne. Dusza mówi, nie, tak jest źle, tak bolejemy, jesteśmy tacy samotni. Zamknij się. Nie jestem samotny. Nawet jakby mnie żona, dzieci zostawili, kościół powiedział, jesteś skończonym kretynem i bym zamieszkał na bezludnej wyspie, nie jestem samotny, bo Biblia mówi, że mój Bóg mnie nigdy nie opuści. Amen. A więc zobacz, jak złudny jest fakt od tego, co czujesz.
I teraz, kiedy ja się modlę, kiedy ja uwielbiam, ja potrzebuję nastawić się na to, że w moim uwielbieniu, w mojej modlitwie ja nie dochodzę do miejsca, żeby poczuć się lepiej. Układa się w całość, nie chodzi o ciebie. Tylko chodzi o to, że ja uwielbiam Go. Wtedy co się dzieje? Ja skupiam się na Nim. A ktoś powie, wyobraź sobie, że popatrzysz na mnie, tak? Przez godzinę. Na uwielbieniu. I powiesz, a co u ciebie, bracie? Nie przeszkadza, uwielbiam Pana. Okej. Okay. Jakbyś mógł tak nie machać rękami, bo pozabijasz ludzi. I teraz do czego zmierzam? Czy robimy znowu jakiś dogmat, że trzeba unosić ręce? Nie. Ale teraz powiedz mi, logicznie, czy łatwiej zaangażować i zmusić ducha i duszę, ciało i duszę do uwielbienia? Nie jest łatwo. Ale jak to zrobisz, to zajdziesz znacznie dalej, bo gubisz kotwicę. Bo gubisz kotwice, które cię trzymają. Jeżeli nie podwiniesz cielesności, nie podwiniesz duszewności, to wymądrzysz się wersetem w sercu uwielbiam. Brzmi genialnie, ale twoje ciało się ciągle będzie upominać. Halleluja! Będziemy uwielbiać Pana. Będziemy dziś chwalić Pana. Ty myślisz, że jest okej? Okay? Że mi się chce tak chodzić? Że ty myślisz, że ja się nie męczę? Myślisz, że mnie tak... No wiesz, Pan Bóg już tak go stworzył. 8 miliardów stworzył inaczej, ale mnie inaczej. No nie! Ja nie mówię, że osoba, która ma 89 lat, ma skakać, bo jak nie, to Bóg nie zadziała. Nie o tym mówię, ale ludzie często mówią, wiesz, ja nie angażuję ciała, a ja przeżywam Pana w środku. Jeżeli jesteś takim fenomenem, że już masz tak opanowane ciało, duszewność, że już masz je tak zneutralizowane, że robisz tak i nie ma, to aleluja, bo mnie tam nie ma. Ja tam daleko jeszcze jestem od takiego poziomu. Ja angażuję wszystko, ciało. Ale to przecież nie mamy angażować ciała, w duchu mamy uwielbiać. Ale właśnie po to, żeby mógł uwielbiać ciało, duszę, ducho, po to, aby mógł uwielbiać w duchu, zarżnę ciało. To będzie te moje 6 kroków. To będzie te moje 6 kroków. A więc co robię? Idę. Nie jest to dla mnie komfortowe. Ale zatrzymuję się, wstaję, ruszam się rękoma. Tam były rzeczy do zrobienia. Trzeba było coś zanieść, podnieść, oczyścić, zamieszać, zabrać. Przemieszczamy się, liczyć, że kto kogo to obchodzi. Połóżmy się tutaj, rozłóżmy karimaty, zróbmy jedną ofiarę i nara. No i tak próbowali, trupy były. I Dawid mówi, poczekaj, nie zrobiliśmy tego jak trzeba. Zrobimy to inaczej. Będziemy robić 6 kroków. I po 6... ofiara. Same w sobie 6 kroków były już ofiarą. Teraz nie chodzi o to, że my przebłagiwujemy Boga, bo ofiara jest zapłacona na krzyżu 2000 lat temu, dar doskonały, temat jest zamknięty. My nie przebłagiwujemy Boga, my nie próbujemy Go przekupić. My ofiarą załatwiamy sami swój własny problem. Własny swój problem. Bo ludzie troszeczkę są jak ten duch, który jest jak lew, ale siedzi w klatce nieujarzmionej duszy. Pamiętaj, w tobie nie drzemie kiciuś, ciciuś, tylko lew z pokolenia Judy. Ale powiesz mi, mój lew jest pod narkozą. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś lwem, albo jest w tobie lew i nigdy nie ryczałeś? Coś z tym lwiątkiem nie tak. A może to kicia? Ale ja już tak mam. Czyżby? Czy każdy statement, czy każdą opinię, którą wypowiadasz o sobie, czy możesz mi potwierdzić Słowem Bożym? Jak mi potwierdzisz?
Zostańmy przy tym, co uważasz. Nauczyliśmy się interpretować, jak nam się podoba. Mam wrażenie, że niektórzy, jakby mieli iść wokoło Jerycha, to tam nawet nikt na parterze by nie usłyszał krzyku. Bo ktoś by powiedział, ja w sercu. Bo oni mieli przejść wokoło Jerycha i później krzyknąć głośno. Ktoś powie, moje serce krzyczy. Jozue by ci szafarem w czoło dał i by się skończyło. Dam ci w sercu. Masz krzyczeć! Ale ja nie będę krzyczeć. Ja nie mam w zwyczaju krzyczeć. Okej. Okay. No to my będziemy krzyczeć. A to jakieś takie wariactwa są. Nie czuję tego krzyku. Nie wiem po co. Nie wiem. Na każdych naszych konferencjach, kiedy jest brak przebicia, wiecie co robimy? Mówimy na trzy. Wszyscy naraz. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I kiedyś jak przyjedziecie, zbadajcie to, co się dzieje po tym krzyku. Tak jakbyśmy się przenieśli do innego miejsca. Bo cielesność krwawi. Nie! Nie będziemy krzyczeć. A więc ja nie jestem tylko tym, który się nastawia. Ale przyznam wam szczerze, że mam bardzo trudne miesiące. Nie jakąś jedną sytuacją. Nawarstwieniem się wielu rzeczy. Nie chcę wam opowiadać, bo nie chcę z siebie już zrobić jakiegoś biedaka. Ale nie jest łatwo w ostatnich miesiącach, okej? Okay? Różne bombki spadają. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jestem wykończony nie tylko emocjonalnie, ale i też w ciele, fizycznie. Jestem wypruty, jestem w ciągłym przemęczeniu. Zamierzam odpocząć, ale muszę docisnąć przez kolejne jeszcze 2,5 miesiąca. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przyszedłem tutaj i kiedy wy uwielbialiście, ja stałem. Dlaczego? Moja dusza jest zmęczona. Ja jestem w ciągu od miesięcy. W tym roku mam już tylko w tym 150 tysięcy kilometrów w samolocie. Obwód ma 40 tysięcy ziemi. Ja mam 4 podróże dookoła świata już w tym roku. Jestem zmęczony. A mam jeszcze tu odpalić wrotki. Mam stanąć tu i wy na mnie patrzycie. O, ten człowieku nakręcony, wiesz. A ja tam ledwo stoję przed wyjściem. Jestem zmęczony. Więc korzystam z tej atmosfery. I trochę jak Saul. Wy mi tutaj wachlujcie. Wachlujcie. I ja sobie biorę z tego. I odpoczywam. I mi jest fajnie, mi jest lekko. I wiem, że obudź się, synku, bo za minutę cię wezwą. I wychodzę. I teraz ja uwalniam. Ja udzielam. Ale wiesz, dlaczego przyjechałem z Marcinem? Bo prawdopodobnie sam do Warszawy nie dojadę. Więc potrzebuję, żeby ktoś ten samochód poprowadził, bo prawdopodobnie bym skończył na poboczu. A więc jest ten moment, kiedy muszę się posilić, kiedy muszę odpocząć, ale docelowo pomyśl, co będzie, jeżeli wszyscy przyjdą na wachlarze duchowe. Rozłożymy skrzydła jak szybowce. Przecież zamęczymy pastor Marię, bo ona się nie zatrzyma. Ale zobaczcie, co się dzieje. Czujecie to, co się tu wyrabia, jak wszyscy lecimy? Że to się, kurczę, trzęsie wszystko. Czuć ostrze w duchowej rzeczywistości. I wiesz, co rób? Zawsze chciej zejść głębiej. Co rób? Tak, Panie, przeszyj mnie. Oddziel to, co złudne, od tego, co prawdziwe. Zmieniaj mnie. Halleluja. Przyjdź królestwo Twe. Nie musisz nawet powiedzieć tego na głos, ale kiedy śpiewasz przyjdź królestwo Twe, Twoje duchowe oczy wysyłają sygnał do nieba, zmień mnie. I jeżeli nastawiasz się nie na doświadczenie ulgi, ale nastawiasz się na króla królów, pana panów i po prostu drapieżnikiem w uwielbieniu jesteś, to mówię ci, że trzy osoby po twojej lewej i prawej są beneficjentami, bo wieje, wieje i wieje. Oj, wieje, wieje. A więc tu nie chodzi o wyciszenie tylko i wyłącznie. Posłuchajcie teraz, czy mogę was zaskoczyć? Jestem na końcówce. Wyciszenie się, wielu ludzi w tym świecie umie się wyciszyć.
Ludzie regularnie wychodzą zza lokal w pracy, aby zapalić papierosa, bo muszą się wyciszyć. Ja na przykład, albo inni, palą marihuanę, bo to, znaczy to było w świecie, tak? Złapaliście. To wytniemy. To wytniemy. Posłuchajcie dalej. Jak tylko to zapamiętacie z kazania, będzie źle. Jak tylko to zapamiętacie, będzie źle. Ostatni raz marihuana 8,5 roku temu, przed nawróceniem. Halleluja. Inni się relaksują. Posłuchajcie, odpalają sobie świeczkę. I idą do wanny. I to jest dobre. Ja nie podważam. Kiedyś próbowałem. Poczułem się na chwilę jak kobieta. Szybko z tego zrezygnowałem. Ale czemu nie wejść do gorącej wody w wannie, odpalić świecę o zapachu wanilii, zgasić światło, włączyć jakąś niebieską ledę i... O, jak fajnie. Co się dzieje? Wyciszamy się. I to jest prawda. To nie jest fałsz, to jest prawda. I to jest potrzebne. Tu nie ma żadnego podtekstu. Alleluja, jak masz swoją świeczkę, to ją pal. Teraz pójdźmy dalej. Inni co robią? Inni relaksują się, wpisując na YouTubie relax music. I leci delikatna muzyka i cię relaksuje. Czy to jest złe? Dobre! Naukowo jest potwierdzone, że muzyka ma właściwości kojące. Naukowo to jest stwierdzone. Więc korzystaj, jak ci to pomoże. Okej? Okay? Ale teraz posłuchaj. Uwielbienie to nie joga. Uwielbienie nie jest jogą. Co to joga? Wyciszymy się, znajdziemy wewnętrzny spokój. My nie szukamy wewnętrznego spokoju, my szukamy Pana. My nie wysyłamy naszej duszy w jakąś niezaadresowaną przestrzeń. My szukamy twarzy Pana, a nie próżni i wyciszenia. A? Jak coś pokręcę, pastor Maria wyprostuje. Rozumiecie? Znowu dopowiem, bo będzie jak z tą dziewczyną, która mówiła, że powiedziałam, że studia są złe. Tak! W Bogu świadomie wiem że i wchodzę, bo mam w Nim odpocznienie. Tak i amen. Ale nie chodzę do Boga tylko po to, aby odpocząć. Dla tych z was, którzy są w małżeństwie, nie pobierasz się tylko po to, żeby mieć błogosławiony seks. No bez jaj. Pobierzemy się, bo będzie na legalu. No co to jest? Gdyby ta dziewczyna się dowiedziała, że ty po to się jej oświadczasz, to ja bym jej powiedział, wal mu z liścia. Chore. Nie po to. I nie po to wchodzimy w przymierze z Bogiem, żeby mi było lepiej. Kiedyś jedna dziewczyna mi powiedziała taką akcję, mówi, a ja nie rozumiem tej twojej wielkiej miłości, o której opowiadasz do Boga. Ja nie przyszłam do Boga, bo ja Go kocham. Ja przyszłam, żeby uniknąć piekła. Wow, nie wiem, czy ci się uda. I ona mówi wprost, ja nie przyszłam do Boga ze względu na miłość do Boga. Ja przyszłam, bo ja nie chcę umrzeć w piekle. Transakcja, idę do Boga, bo Bóg mi. Nie, On jest sensem życia. On jest autorem życia. On jest celem życia. Nie mam Boga, nie żyję. Ja nie mogę egzystować bez Boga. Ja przychodzę do Niego, bo On jest miłością. Nie przychodzę po to, bo Jego ręka może błogosławić. Przychodzę do Niego, bo On jest dla mnie błogosławieństwem. Ale jak Jego ręka coś da, to alleluja. Czemu nie? I nawet jak już z Nim jestem, to nie boję się Mu powiedzieć, wiesz, przydałoby się. Ale to wynika z czystej relacji, z miłości. Może przyjść żona do męża
i furkać, albo na odwrót. Co? Jutro mają urodziny, pewnie nie pamiętasz. Mam nadzieję, że masz jakiś prezent. Albo, kiedy siedzimy ze sobą przy stole, powiedzieć: wow, kochanie, pamiętałeś o mnie, dziękuję za ten prezent. Inna postawa. Boże, Kamiński opowiadał, że się modlił o samochód, dostał samochód. Tamten się modlił o to, dostał to. A co ze mną? Co to w ogóle za postawa? Co to jest? To jest jakaś targowica? O, temu zrobiłeś to, temu dałeś tamto, tej pomogłeś, a ja? On ci nic nie jest dłużny. To ty masz list dłużnika, nie on. On nie ma w stosunku do ciebie żadnego kredytu. Mi i tobie się nic nie należy. O, mi się należy. Tak? Ci się należy? Przypomnę co? Piekło. Potępienie, sąd i zgnicie. Nic więcej. A więc ta postawa zmienia się. Ja przychodzę ze skruszonym sercem. Tak, Panie, dziękuję ci. Za co? Za to, że żyję. Nie masz dwóch nóg? Panie, dzięki za jedną. Dzięki ci, że dałeś mi dech życia, aby moim dechem życia mógł cię wielbić. Dziękuję ci za to, co mam. Nie rozumiem, czemu ktoś bliski odszedł przed czasem. Nie wiem dlaczego, ale na pewno nie było to twoją wolą, żeby 16-letni chłopak na powrocie do domu został przejechany przez tramwaj. Nie wiem, nie rozumiem. Nie jestem Bogiem i nie chcę być. Pewne odpowiedzi mogłyby mnie zabić. Nie rozumiem, ale nie muszę wszystkiego zgłębić. Idę dalej. Jesteś królem. Idę dalej. Rządzisz i siedzisz na tronie. A więc dochodzimy do końca, do sedna sprawy. Saulowe czy Dawidowe uwielbienie? Dawidowe, więc jesteśmy zaangażowani. Uwielbiamy Pana naszą duszą, naszym ciałem, nasz duch rozrywa. Raz. A i działa, przepraszam, ja chyba zgasiłem. Więc musimy się dobrze nastawić. Chciałbym teraz, żebyśmy przeszli powoli do tych pieśni i żebyśmy nie kombinowali, nie szukali, jaki jest eksperyment. Jest taki, że spróbujmy się zanurzyć. Spróbujmy zobaczyć, co tam się dzieje. Tam są te cztery pieśni przygotowane. Dobrze. Chciałem, żebyśmy poszli w stronę, gdzie spróbujemy podłączyć się do tego, co jest uwalniane. Mogę wam powiedzieć taką... Wiem, że jest tu sporo osób z zespołów uwielbienia. Widzę wasze twarze i tak dalej. Okej? Chciałem wam coś powiedzieć. Zauważyliście... A ci z was, którzy nie są z zespołu uwielbienia, i tak to wam się przyda. Zauważyliście, że na przykład powstaje jakaś piosenka napisana przez kogoś. Generalnie nie wiem, czy wiecie, ale ktoś musi napisać tą piosenkę. Ona sama się nie pisze. Można ją odebrać od Pana w duchu. I najczęściej te najbardziej namaszczone pieśni, tak zwane wieczne, hymny chrześcijańskie, są niektóre po prostu ponadczasowe. Lata 70., lata 90., lata współczesne i jeszcze moje wnuki, jak Pan nie przyjdzie, dalej będą aktualne. Są pewne pieśni, które ja, dla mnie się nie przeterminowują nigdy. I teraz ta pieśń jak powstała? Ktoś coś odebrał przed Panem. Wziął to i zrzucił to z nieba na ziemię. Odebrał to i z niewidzialnego dał do widzialnego. I teraz ten człowiek mówi do zespołu: słuchajcie, zróbmy do tego tutaj aranż muzyczny, okej? Okay? I oni tu grają. I ten człowiek, który odebrał tą pieśń, on mówi: wiesz co, ta gitara super, ale tu troszkę ciszej, tu troszkę głośniej. Do czego on przyrównuje to? Do tego, co widział i słyszał. To nie... Tutaj, nie, perkusja, tutaj mocniej, tutaj ewidentnie mocniej, tu spokojniej, daj tu wiolonczele, tu to było tak, ty patrzysz jak jakiś nakręcony, skąd to jest? On przyrównuje do tego, co widział, co słyszał. I teraz uwaga, co się dzieje. A więc to zrodziło się w duchu między Bogiem a tym człowiekiem. Jesteście ze mną? I teraz jest zespół numer dwa, z innego miasta załóżmy, i patrzy na to i mówi: wow, co się dzieje podczas tej pieśni? I mówią: zrobimy ją. I biorą tą pieśń, biorą te akordy, biorą te teksty, nie ma w tym nic złego, i mówią: zagramy to my. I biorą to,
ale nie robią najważniejszego. Nie biorą tego depozytu i ładunku w duchu. I biorą samą pieśń i biorą broń bez naboi. I grają, ale nic się nie dzieje. I nie wiesz czemu. I nie chodzi tylko, że ktoś ma mniejszy sprzęt lub technicznie mniej jest. Bo czasami wystarczy, że ktoś weźmie pianinko dla dzieci i pójdzie taki olej, że głowa mała. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że fenomen w drugą stronę, jaki raz spotkałem, nie będę mówić autorów, ale wszyscy, którzy tu są w branży muzycznej i na pewno znają, ale nie będę tego mówił, wzięła jedna kobieta, stworzyła pewną pieśń, wyszła to na rynek chrześcijański na całym świecie, wszystkie zespoły na całym świecie, włącznie z Polską, je grają, ale inna artystka ze Stanów Zjednoczonych wzięła, artystka chrześcijańska, wzięła tą pieśń i kiedy ja usłyszałem w jej wykonaniu, ja powiedziałem tak, ona to jeszcze podniosła. Ponieważ okazuje się, że to co ten pierwszy zespół dostał, ta pierwsza osoba, to było coś, co odebrała, ale ten temat był konikiem tej osoby. I ta osoba tak bardzo zidentyfikowała się z tym, że do tej pieśni i tego ładunku nałożyła jeszcze ładunek swój od ducha i doszło do nuklearnej bomby. I tak naprawdę bym z was zdziwił, że niektóre pieśni, które znacie i myślicie, że tego wykonawcę, którego słuchacie, że to on ją zrobił, to wcale nie jest prawda. Zrobił ją ktoś znacznie inny, kto ma 10-20 tysięcy wyświetleń 15 lat temu. Ale dzisiaj wziął ktoś inny, kto dołożył coś w duchu i ta pieśń ma 100 milionów wyświetleń. Dlaczego? Bo podniósł to. Załadował tu szprycę w duchu. I teraz, kiedy my bierzemy pieśni i chcemy śpiewać pieśni, to my musimy rozumieć, że tam idzie ładunek. Wiecie, co moja żona w Ekwadorze, będąc liderem uwielbienia i prowadząc szkołę uwielbienia, wiecie, co kazała robić wszystkim liderom uwielbienia, którzy śpiewali, nie tylko liderowi uwielbienia, ale wszystkim, którzy daną pieśń śpiewali? Mówili, odnajdź tą pieśń w Biblii. Gdzie to ma nawiązanie do Biblii? W jakim fragmencie? Przeczytaj, na próbie powiedz, co w tej pieśni widzisz? Co cię dotyka? Ty musisz urodzić to przed niedzielą i nieść jak jajko, które znosisz. I wchodzisz i... I nie wiesz, co się dzieje. I tego słuchasz i mówisz, Boże, jak oni to robią? To jest ładunek w duchu. To jest ładunek w duchu. I przed modlitwą ostatni przykład. Był gościu, którego chyba na ostatnim obozie, jak byłem, wam powiedziałem. Nie będę wam mówić nazwisk, nie o to tu chodzi. Zaraz będziemy bardziej czcić tych ludzi niż autorów. Tego, co Bóg zrobił. I teraz facet mówi tak, uczy o Bożej chwale, opowiada tam na konferencji. Widziałem to i mówi tak. Wiecie, jest dużo pięknych pieśni. Mówi, zespół na scenę, już? Oni wchodzą. Mówi, zagrajcie coś pięknego. 10 sekund, jakieś dźwięki. Pięknie. Nagle część ludzi na sali w te 10 sekund już ręce zdążyła unieść. Mówi, stop. Coś innego teraz. Oni tam grają, wiesz, smyczki, flety. Tu wszystko fruwa, piano. O, już odlatują. Mówi, stop. Jeszcze coś ładnego. Znowu ludzie już tam zaczynają, wiecie, odjazd. I to było prawdziwe i z duchu. A mówi, teraz stop. I odwraca się do pastorów i do wszystkich, którzy siedzą na sali i mówią tak. Zapragnęliśmy wsłuchiwać się w dźwięki, jakie były wygrane na otwarciu świątyni Salomona. I Bóg nam je odtworzył. I teraz prosilibyśmy, żeby zespół je zagrał. I konferencja się skończyła. Zszedł taki tajfun, że było już po zawodach. Wiesz, co miałem przed oczami od razu, jak powstały dźwięki? Widziałem ten potok z Ezechiela, który wychodzi spod tronu i zmienia się w silną rzekę. I niesie życie. Widziałem normalnie tą rzekę życia, jak oni zaczęli to grać. Mówię, Boże, to jest kosmos. Jak można przekładać to, co jest? Więc chciałbym, abyśmy zrozumieli, jak ważne to jest. Ten temat uwielbienia. I prosiłbym was, żebyście nie wychodzili. I chciałbym, abyśmy
potraktowali ten czas bardzo poważnie i żebyśmy po prostu spróbowali podłączyć się do tego, co się dzieje przez te pieśni, okej? Gdyby to było jedyne spotkanie, wolałbym skończyć czymś innym, ale jest jeszcze wiele sesji, które będą nabudowywać całość. I być może ktoś powie coś w tym temacie, co zaprzeczy temu, co ja powiedziałem. Aleluja, tak bywa. Nieważne, kto się mylił. Wyciągnij coś, co Pan ma dla ciebie. Okej? Jeżeli masz 5 ludzi, to masz potencjalnych 5 błądzących ludzi, którzy głoszą. Nie szukaj tam, gdzie... O, tam w jednym zdaniu się nie zgodzili. Tylko w jednym? Zostaw to, gdzie się nie zgodziło. Złap coś dla siebie i wyjdź z tym. Amen? Amen. Więc kochani, chciałbym, możecie siedzieć, możecie stać. Nie chciałbym nic inicjować. Chciałbym, żebyście wsłuchali się w to, co dzieje, okej? I spróbowali iść za tymi obrazami, które wam się pojawiają. I zobaczycie, jak muzyka kształtuje w was obrazy. A później zacznijcie iść za tymi obrazami. Będzie grubo. Czy możemy puścić?
Tam to wciąż trwa, tam w tej chwili na, podczas tego, gdzie było grane, są setki osób na sali, ponad 1000. I w tej chwili jest całkowicie spontaniczny moment. I kobieta zacznie grać na pianinie coś, co nie było przygotowane. Zobaczcie, co się stanie, kiedy ona zacznie grać melodię, która przychodzi spontanicznie. Słyszy ją i zaczyna wygrywać. A później cały zespół do niej dołączy. Thank you.
Hallelujah. 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 Tutaj jest śpiewane o Bożym ogniu w tej pieśni. Thank you.
Hallelujah. Będziemy śpiewać teraz ostatnie dwie pieśni, które są po polsku. I będziemy szli powoli na obiad. Ale chciałem, żebyśmy dołączyli już teraz aktywnie. Chcemy śpiewać też nową pieśń. Śmiało, dołączmy do tego. Zaśpiewajmy O duszo ma. O duszo ma, nie miecz już więcej i podnieś swój głos. Ulech to wierzemy, twój Bóg dał ci moc. Powstań, uwielbi go. Jeszcze raz. O duszo ma, nie miecz już więcej i podnieś swój głos. Ulech to wierzemy, twój Bóg.
Halleluja. Kochani, to co słyszeliście na ostatniej pieśni, to jest z wydarzenia This is Our Time, które było rok temu. W Polsce, gdzie 2200 osób zgromadziło się razem na uwielbieniu, które mieliśmy przywilej jako Nations on Fire organizować. I wiecie, tutaj byliśmy w 200 osób i słyszeliśmy te wow. I czuliśmy, co się dzieje. Pomyślcie, co tam się dzieje, kiedy jest 2000 ludzi. I za miesiąc jest to wydarzenie ponownie. I za miesiąc robimy to wydarzenie ponownie. W tej chwili mamy zarejestrowane 1700 osób. W tym momencie, na miesiąc przed. Wygląda na to, że będzie to największe wydarzenie jak do tej pory, które robiliśmy. I chcielibyśmy powiedzieć, że potrzebujemy was na tym wydarzeniu. Jeżeli jesteście ludźmi, którzy są fanami proroczych klimatów, jesteście na obozie proroczym, to wierzę, że tamto miejsce jest dla was na te 3 dni. I wiecie, wiem, że prawdopodobnie połowa stąd lub większa połowa będzie na tym wydarzeniu, ale mówię teraz do tych, którzy nie wiedzą o tym wydarzeniu lub nie chcą jechać na to wydarzenie. Mówię ci, że przyjedź i bądź tego częścią. Powodem, dla którego robimy to, jest właśnie to, aby zgromadzić wspólnie naród na uwielbieniu. Do narodu daleko, na razie mamy 2000 uczestników, ale to od tego się zaczyna. I chciałbym was zachęcić, poprosić, abyście przyjechali. Te wydarzenie nie robimy dla samych siebie, robimy to dla wszystkich, którzy są głodni zobaczyć, jak Kościół staje w uwielbieniu Pana. W zeszłym roku mieliśmy 28 narodów z nami. Głupio wyjdzie, jak Polaków nie będzie. Więc chciałbym was zaprosić, żebyście byli. Pastorzy z Polski, którzy widzieli w internecie pastorów z Czech, którzy przyjeżdżają na te wydarzenia, dzwonią do tych pastorów z Czech i mówią, na co wy tam jeździcie, jakieś ciągle wideo wrzucacie z Polski? Słowo wam cytuję, słowo w słowo, które odpowiedział pastor z Czech do polskich pastorów. To my Czesi mamy wam mówić, gdzie w Polsce płonie ogień? To jest to, co przekazał. I chciałbym wam powiedzieć, proszę was, nie przyjeżdżajcie do mnie. Przyjedźcie na te zgromadzenie, okej? Okay? Niektórzy mówią, ja do Kamińskiego nie jeżdżę. Ja aleluja, bo ci adresu nie dam. Nie jedź do mnie do domu. Nie jedź do mnie pod mój adres. Przyjedź na Expo 21. W centrum Warszawy, gdzie będziemy wspólnie mogli być na tym wydarzeniu. Kochani, stoimy przed ogromną dziurą. Ponieważ potrzeba nam 900 tysięcy w miesiąc i ich nie mamy. I nie proszę was o pieniądze. To było do przewidzenia. Nic nas nie zaskoczyło. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ten event kosztuje 1,2 miliona polskich złotych. Wpłaciliśmy dzisiaj, na dzień dzisiejszy, około 300 tysięcy. Codziennie się ta stawka zmienia. Jesteśmy w miejscu, w którym w najbliższych dniach potrzebujemy wpłacić kolejną zaliczkę równowartości w tej chwili około 150 tysięcy złotych. Nie mamy tych pieniędzy. W ogóle nie mamy pieniędzy. Leżymy. Nie mamy nic. Jesteśmy puści. Za chwilę jest event za bańkę 200. Nie mamy kasy. To nie jest błąd. To było obliczone rok temu, kiedy podejmowaliśmy to ryzyko. Nie jesteśmy zaskoczeni miejscem, w którym jesteśmy. Mówię wam po to, żeby ci wszyscy, którzy mówią, że robimy eventy w celach zarobkowych, jeżeli chcą zarobić tyle, co my, niech się ze mną zamienią. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że to robimy dla tych wszystkich, którzy są spragnieni wielkiego zgromadzenia w kościoła na wspólnym uwielbieniu. To będą 2 ostatnie dni września i 1 dzień października. Piątek, sobota, niedziela. Mamy informacje o kościołach, które zamykają swoje nabożeństwa w niedzielę, podstawiają autokary z miast po 400 km od Warszawy i wywożą ludzi do Warszawy na tą konferencję. Więc chcielibyśmy was zachęcić, abyście przyjechali na to wydarzenie. Będziemy mieli pastora Ricardo Rodriguez'a, który będzie też usługiwał. To nie jest Richard William, bo tu R też jest. Ricardo Rodriguez to nie Richard William. Ricardo Rodriguez to pastor, który 30 lat temu w swoim kościele miał 8 osób, dziś ma 70 tysięcy członków. Powtórzę jeszcze raz, 70 tysięcy członków. I w czasie, kiedy jest This is Our Time, on miał zaproszenie do Londynu na konferencję na 1500 pastorów. Wiecie, co zrobił? Przemienił. Odmówił w ogóle Londyn i powiedział, że Bóg dał mu słowo dla Polski. Więc chciałbym was zachęcić, żebyście przyjechali. Coś się dzieje w powietrzu. Bądźcie razem z nami. Może mi wiary zabrakło, bo przywiozłem ze sobą tylko 15 biletów. I one są dzisiaj. I Karolina, gdzie jest Karolina? Karliszka jest tutaj. Karliszka trzeba... Jak możesz wstać, Karliszka, na sekundkę? Przywitajcie Karliszkę.
Karliszka będzie miała, ja jej przekazałem 15 biletów normalnych, 10 biletów ulgowych. Mam nadzieję, że wiara była za mała, wioząc tyle sztuk. I po 10 sztuk mojej książki, jedna nowa, jedna stara. Nie przywiozłem żadnych kartonów. Ci z was, którzy chcą, mogą u Karliszki tylko i wyłącznie przez najbliższe 15 minut gdzieś tam jej ogarnąć, bo my się później zwijamy, a teraz oddaję głos pastor Marii Dąbrowskiej z przeprosinami, że tak długo zabrałem.